korzystasz. Dziękuję. No, przywitaj w nowym odcinku. Witam Was, Leśni Druhowie, w nowym odcinku. To Twój dzień. Cieszysz się? Tak. Ja też. Witajcie. Mariusz, też przywitać? Nowy odcinek. Dobra, no to cóż. Idź za panią profesor, połóż rzeczy. Jak masz się uczyć, to się masz uczyć. Połóż rzeczy. Chodź. Idź za panią profesor. Nie, nie zdejmuj. Nożyk ci się przydaje. Idź. Żebyśmy mogli, wiesz, rozpalić, nie? Zobacz, pani profesor pokaże ci teraz. Idź. Basiu, wytłumacz mu zasadę. Zobacz, tak jak najcieńsze patyczorki obeschnięte do rozpalenia, cieniutkie. Trzeba parę garstek ułamać. Charakterystyczny dźwięk, jaki żeby słyszysz, tyknęło, to jest trzaśnięcie takie. I trzeba tego zebrać, wiesz ile? Zobacz, o tyle ile ci wejdzie. No, dużo trzeba zebrać. Pani profesor zawsze mówi, że na dwie zimy. No, bo to tak na garstki. Garstka na jedną zimę. Więc jakoś tak. Dobra. Odejdź. Odejdź. No, panie Danielu, piła. Przepiłuj taki kawałek. Możesz tu. No. Do siebie ciągnij. Cały czas do siebie. Do przodu ona nie piłuje. Ona tylko ciągnie. Dobrze. Siły. Nie poddawaj się, bądź wytrwały. Łatwiej się poddać. Dobrze ci idzie. 40% już przepiłowałeś. Ciągnij. Ciężko. Pokaż. Widzisz? Szybkie ruchy. Szybkie ruchy. Czekaj, ja wziąłem, pokazałem ci, wypuszczając, te noże, one nie są śliskie, wiesz, te gumy. Wyrzuciłem nóż obok ciebie, żeby ci pokazać, co może być, kiedy człowiek jest nieuważny. Nigdy, jak uderzasz, to nie uderzaj nigdy tak, bo się uderzysz w nogę. Zawsze od siebie. Rozumiesz? Nóż trzeba trzymać tak, żeby kostki pięści były białe. No dobra. No to co? Rozpalamy. Rozpalamy. Adamie, mógłbym cię poprosić, abyś na takie klocki pociął? Ja to teraz popatonuję. Jeden pierwszy. Thank you.
Jeszcze pomóż ci rozkopać coś albo coś. Podobno zarów. Mariusz pobatonuje trochę, no, a ja Danielowi teraz wiesz, fire starki pokażę. Wszystkiego po trochu. Dobra. Tak, weź się przenieść trochę w tym. Dobrze. Które miejsce? Gdzieś tam. Nie wiem. Wypasowałoby to gdzieś do rozpalić. Tak. A, to chcesz dokonać tej czynności. No, stawiam, no, już go widzę. Zapodaj. Drewno, pięknie pachnie. No jak? Gdzie te wiechecie, to żeście zbierali, Basia? No to były położone tu. O, pod spód są podłożone. Poproszę uprzejmie. Dobra. Rano jedną łyżkę, wypić jedną łyżkę oleju. Podaj mi swój nożyk. To są kosmetyczne krążki. Basia, usiądź może jakby tutaj. Tak. Widzisz? Rozkładasz je. O. I jak widzisz? W ten sposób. Trzymaj nożyk. Fajnie? Basia, obróć się. Stąd za tobą to rebeczka jest. No, śmiało, śmiało. No śmiało, śmiało, śmiało. Szybko. Śmiało. Jak szybko to nie odpowie. No. Cieniuteńkie, najcieńsze.
Cieniuteńkie, najcieńsze. Cieniuteńkie, najcieńsze do ognia, a nie do mnie. Proszę bardzo. Siedzenie. Nie trzeba dźwigać. Do samochodu. No. Od razu się rozgrzałem. Jarek. Raduj się. No słyszę, czuję. Raduj się. Dobrze. Dobrze, że nie czuję pani. Daj jeszcze tego nożyka. Ja nie mogę stąd widzę odejść. Nie idzie to za dwa tygodnie. Nie jest daleko. Małe patyczki. Cały czas małe patyczki. Ja chcę odejść. Zająć się tym innym. Suche, małe patyczki. Żeby nie plecali do widzów. Co ten sklep ci leci? Jacek? Co to krew? Nie, farba. Jakie to ma znaczenie? Możesz nie zasłaniać. Dzięki. No to jest żywica. No nie chcemy papierów żadnych toaletowych. Kurczę. No to jest cena, ręcznie. Absolutnie. No. Umie na pewno. Ja? Ten rocznik to na pewno. Ja nigdy nie miałem normalnej biurki zabawy, do ognia. Tylko nie mieliśmy z dziećmi. Biurki do ognia. Biurki do ognia. Słuchamy. Biurki do ognia, Daniel. Biurki do ognia. Dobra. Gdzie te popiłowane patyczki? Są poukładane. Po co to tutaj? Mariusz, tak? Pobatonowałbyś troszkę? To potrzebuje troszkę większy nóż. Bo z tym nie będzie problemu. No z tym raczej nie. Mój nie obstaje. Wyśleć. Thank you.
wyciągnie. O ten pień! Przez ziemię tłucze. Można rzucić za. Lepiej potem będzie się spać. Nie będziemy się tak czuć. O to chodzi. O to chodzi, o to chodzi. No. Weź przytrzymaj ten pień. O rany! Przecież my nie jesteśmy Indianami, żeby znaki dymne robić. A no tak, zagleśnie. Przecież to zgaśnie zaraz. Nie zgaśnie. Może coś przyleci. Jeszcze mokry. Jak złapie temperatury, to już... Basia! Gdzie ty jesteś? Czemu ty jesteś tam? Ja też nie wiem. Podaj mi patyk, Daniel. No tak. No ten. Gruby kloc. Tak, wątroba mnie. No to pochaj jak poszedł w te okulary, jak się nam godzi. Ale ty nie. Słuchaj. Zobacz jakie obrysko. Jak jeździłem na kolonie. Słyszałeś? Zanie. Wiesz co te kolonie? No, jak jeździłem na kolonie, to wysyłałem do rodziców taki list. Mamo, tato, kupić okulary, bo pieniędzy nie widzę. No i tam za parę dni czekasz pocztowy, przychodzi. Rozumiesz? Tak. Nie, pieniądze wysyłam. Nie, pamiętaj, ostrożnie, ty możesz się bawić, ale nie wyciągnąć. Rozumiesz? Ależ bardzo proszę, Basiu. Ja bym jeszcze na takie Depnij, no mówię. No. Tak, bo to jest...
ma, to co mógł zrobić, to zrobił, a teraz trzeba po prostu zabrać. Słuchajcie, ludzie leczą się, biorą jakieś leki, a to wszyscy należy właśnie tutaj. No, co to daje? To nie to nic nie da. Kunglasa, poproszę. Nie, ta lampa tu stoi, to jest dobra. Ale tam Matku, lamp, no. Trzymaj. W ogóle solanki to są dobre na przykład na choroby płuc. No. Bo nawet niektórzy to robią z instalacji, są takie płynie do instalacji. Bo to w ogóle to jest zdrowi. Tu jest kamienisto, bardzo. Basiu, podtrzymaj te, proszę. No. Mogę? Nie zadeptuj, nie dam. Albo może wykopać tym. Mogę? Nie, kto bije? Przesuń się, proszę, przecież ja będę uderzał tak. Już. Jest taka rzecz, jako struktura życia człowieka, która ma przyszłość. Tak się mówi. Wszystko wam dałem. Kartkę dałem. Dobra. Dlaczego to takie służy? Gotykole dałem. Jak będzie wisiorek do tego pociągu. Tak, jest to logiczne. Musimy go podepnąć. Solidnie. Ale widzisz, jak się mam, to ja sobie prawie chodzić. Mogę? Nie zabierajcie mi narzędzi pod rąkę, proszę. No gdzie ta kwaśnica? Dobra, ja naleję. Na sprzęcie dzisiaj jestem niezorientowany. Mamy nalać garnkę. To jest długo. Na dwa razy. Nie da rady na. Ładnie. Wstawimy herbatę. Daj twojego czajnika. Zrobimy na to. Mamy jakąś wodę? Co? Herbatkę? Nie mam, co? A to nadnoszę na tej wodę. Zobacz na tej herbatce. Nie ma wody. No dobra. Czy ktoś usłyszał, co Jarek pytał? No. Woda! Już. Mamy jakąś wodę? No nie mam. Jest. Nie ma. Gdzie jest Jarek? Tu jest. O. Właśnie tu myślałem. Czyli... Do tego? Ta, ja naleję. To jest czysta woda. Czysta woda kranowa. Super. Czysta kranowa. Wow. Ja muszę tam czaj. Jarek. Najwyższej. No dawaj. Najwyższej próby. Wodę będziemy gotowali. Nie przygotowałem jeszcze. To nie poganiamy. Dwa razy. Są tak na oko spierdzam, że będzie doskonały smak, doskonały aromat. Możesz mi podać to swoje niechadłaty? Będziemy nad tym czuwać. Ja poradzę sobie. To już powinno na ogniu wisieć. Jak się rozpali, to będzie, że nie można nic.
podeprzeć jeszcze z boku. Z boku. A, Bóg to może jest i wszechmocny, nie? Bóg. Ale może lepiej my zróbmy po swojemu. Szkoda by było. I cieszyłem się. Nie cieszyłem. To po co mówić? To po co mówić było? Nie trzeba mówić. Lepiej powiedzieć i żałować, niż żałować, że się nie podziało. No tak, wielu głupców, tak jak to Winston Churchill mówi, czyni. Nie trzeba zwalić, bo tam jest kamień. A tylko się opórka się zniszczy i w rękę byś nie uderzył. To zobacz, nie jest ten kąt. Wiem. Gdzie jest Basia? Idę. Teraz powinien, żeby lewo sobie. Jakby był potrzebny gdzieś do zaparcia. O, też prawda. No też. Podaj to, Jarek. No i niech się gotuje. Zagotować czy wtedy to nie płaci za badanie, tylko za działanie. Jak widzicie, kocioł pracuje, czekamy aż kwaśnica się podgrzeje. Zjemy sobie oczywiście z radością i ze smakiem. A potem zobaczymy, co dalej będzie. Może będzie pogadanka. O, no i to by było na tyle. Zapraszam do następnego. A jeszcze Daniel coś chce. No powiedz. Bardzo mi się cieszę, że znowu mnie widzicie. Z centurionem. Co? No właśnie. Właśnie to jest to, co Daniel powiedział, słuchajcie, to takie preludium będzie pod pogadankę. Tylko że, no czy ona nastąpi, to ja się tak zastanawiam dzisiaj jeszcze, czy będzie to krok rozważny, ale zobaczymy. Także, co, tyle, nie? Tak. To idź tam, wyłącz. Wiesz, który wcisnąć? Mhm.